Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Księga Jozuego. Przydziały ziemi przez los. A to są dziedzictwa objęte przez synów izraelskich w ziemi kananejskiej, które przydzielili im kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, oraz naczelnicy rodu w obrębie plemion izraelskich. Przydzielili im je przez los, jak nakazał Pan przez Mojżesza dla 9,5 plemienia, gdyż Mojżesz nadał już dziedzictwo 2,5 plemieniu z tamtej strony Jordanu, a Lewitom nie nadał dziedzictwa wśród nich. Synowie Józefa stanowili bowiem 2 plemiona, Manasesa i Efraima, a Lewitom nie dali działu w ziemi, tylko miasta na mieszkanie i przyległe do nich pastwiska dla ich trzód i ich dobytku. Synowie izraelscy uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Porozdzielali ziemię. Przydział Kaleba, Hebron. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego, Gilgal, i Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea, odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. Jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił tedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny.